Wiadomości sportowe, Krzysztof Kuziemski, witam Państwa. Rozpoczynamy od piłki. Siódme miejsce zajmują w tabeli Ekstraklasy piłkarki KKP Max Sprint Bydgoszcz. Trenerzy i działacze liczyli na nieco wyższą lokatę, jednak w generalnej ocenie tej jesieni widać zdecydowany postęp w grze całej drużyny. To drugi sezon naszych piłkarek w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po zmianie na ławce trenera i wzmocnieniach w zespole celem była walka o jak najwyższą lokatę. Czy ta siódma zadawala szkoleniowców? Spodziewaliśmy się więcej, zdecydowanie więcej, natomiast widać, że zespół zrobił olbrzymi postęp, chociażby wskazują na to wyniki z tymi najlepszymi zespołami w lidze. Odrobiliśmy zaległości, odrabiamy je wciąż, gdzieś tam będziemy doskonalić jeszcze nasze rozegranie. Podobne zdanie mają same piłkarki. Zajmowane aktualnie miejsce w ligowej tabeli nie jest do końca adekwatne do tego, co na boisku prezentowały bydgoszczanki. W celach miałyśmy trochę wyższe miejsce. Na wiosnę postaramy się jednak wrócić do tego, co było ustalone przed sezonem. Nie jest źle, ale mogło być lepiej. Przed zespołem teraz zimowa przerwa. Będzie można spokojnie popracować nad tymi elementami, które nieco zawiodły jesienią. Działacze też będą mieli gorący okres. Cały czas trzeba walczyć o finanse zespołu. Niektórym sponsorom też idzie trudniej, no i musieli ograniczyć pewne wydatki. No ale myślę, że sobie poradzimy. Klub ma swoich stałych darczyńców, którzy pomagają w miarę możliwości. Prawdziwie amatorski sport, taki czysty, piękny. I to, że przy okazji też mamy okazję promować naszą doskonałą bydgoską wodę, będziemy w tym sponsorowaniu konsekwentnie będziemy uczestniczyć. Do rundy wiosennej bydgoszczanki przygotowywać się będą głównie na własnych obiektach. Do trzeciego miejsca w tabeli tracą zaledwie 3 punkty. Jest więc o co walczyć na koniec sezonu. To był jeden z najlepszych sezonów w historii Stali Grudziądz. Dzięki utalentowanym wychowankom dorobek klubu powiększył się aż o 71 medali, w tym o 22 złote. Działacze i trenerzy, zawodnicy podsumowali mijający rok podczas gali kolarstwa grudziąckiego. Wychowankowie Stali z każdej imprezy wracają z workiem medali. Tylko z Mistrzostw Polski przywieźli 64 krążki. Jedną z nadziei olimpijskich jest Mateusz Lipa. Złoto w Keirinie oraz brąz w sprincie drużynowym wywalczone podczas młodzieżowych Mistrzostw Europy na torze to tylko dwa z wielu sukcesów grudziąckiego juniora. W Mistrzostwach Starego Kontynentu bardzo dobrze zaprezentował się też Krzysztof Maxel, zdobywca srebrnego i 2 brązowych medali w kategorii do 23 lat. To był bardzo dobry rok, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Ilość medali zdobytych na arenie krajowej jest rekordowa, a przy tej okazji są też medale Mistrzostw Europy. Co roku wychowankowie Stali zasilają szeregi grup zawodowych. Olimpijczyk, sprinter i reprezentant Polski Adrian Tekliński dołączył do ekipy Banku BGŻ. Do tego teamu przeszedł też Mateusz Nowaczek. Moim głównym celem na pewno będą Mistrzostwa Polski szosowe, ponieważ od 3 lat nie udało mi się na nich zbyt dobrze pokazać. Chciałbym dobrze zaprzyjaźnić się z całą ekipą i żeby nie żałowali tego właśnie, że jestem wśród nich. Mimo iż rok olimpijski powoli dobiega końca, włodarze grudziąckiej Stali myślą już o przygotowaniach młodzieży do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Teraz także o rowerach, ale w zupełnie innym wydaniu. Night Indoor Cycling Marathon to impreza, którą w hali Łuczniczka zorganizował nasz były medalista olimpijski w kolarstwie Marek Leśniewski. Jednak to, co za chwilę zobaczymy, z kolarstwem ma mało wspólnego. To znakomita zabawa łącząca elementy fitness i jazdy na rowerze stacjonarnym. Bydgoszcz już pływa, Bydgoszcz biega, teraz trzeba Bydgoszcz na rowery wsadzić. Zebraliśmy pasjonatów kolarstwa, jazdy na rowerze. Jest to jazda na rowerze i zarazem ćwiczenia fitness, piękna forma rozrywki i oczywiście rekreacji. Ta dyscyplina, ona łączy w sobie jazdę na rowerze. Wiadomo, że na rowerze cały ciężar jest na siodełku i te stawy są, oszczędzamy stawy, serce wchodzi na obroty, mamy lepsze krążenie i wiadomo, trzeba się ruszać. Ja mówię cały czas, że każdy powinien 3 razy w tygodniu 20 minut poświęcić dla zdrowia. Kto chce, może więcej. 3 razy 20 jest to takie minimum i na pewno będziemy się czuli lepsi, będziemy mieli więcej energii do działań i przede wszystkim będziemy zdrowsi. To jest przede wszystkim główne hasło. Są instruktorzy, którzy robią lekcje, pokazują, jak jechać i uczestnicy naśladują tą jazdę. Przy okazji jest muzyka, troszkę światełek. Tylko podziwiać tych uczestników tego maratonu. Dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobranoc.